Cześć Edytko, ekipo i wszyscy widzowie. Nazywam się Agata i moja przygoda miała miejsce w 2021 roku, czyli stosunkowo niedawno, parę lat temu. Stylizacja paznokci na dość wysokim poziomie już jest w tym 2021 roku, no na bardzo wysokim poziomie. Bardzo dobry dostęp do szkoleń online, szkoleń stacjonarnych, warsztatów, jakichś tam pokazów, wszystkiego. Pełno tutoriali w internecie jest, gdzie się uczyć i z czego korzystać. Czytamy dalej. W tym okresie mieszkałam w Trójmieście i ciągle szukałam odpowiedniej dla siebie stylistki paznokci. Pani, której pracę znajdziecie poniżej, znalazłam na OLX-ie. Oczywiście na zdjęciach wszystko bardzo ładnie, estetycznie wyglądało, więc się zapisałam. To jest właśnie to, że jak ktoś nie robi paznokci, to na zdjęciach dla niego może coś wyglądać naprawdę bardzo estetycznie. Chyba że faktycznie wszystko pięknie wyglądało, bo to nie były prace tej stylistki. Nawet stylistki paznokci, te początkujące, pracujące parę lat w zawodzie, też jeszcze tego wszystkiego nie widzą, albo rzadko kiedy to wszystko widzą, bo się zdarzają takie, które naprawdę bardzo dużo się uczą. O, znalazł się. Bardzo dużo się uczą. Jest tam jeszcze jakiś inny skarb. I są bardzo świadome te stylistki paznokci. I wiedzą, na co patrzeć, szukając na przykład dla siebie stylistki paznokci, albo oglądając, czy o, tutaj ta koleżanka tak nie do końca ogarnia, coś tam, albo wiecie, w ten deseń. Ale klientki, no niestety, często dają się nabrać na bardzo ładne wzorki, to przysłania budowę, albo ładne zdjęcie, a budowa leży i kwiczy. No zobaczymy, jak tutaj, co tutaj zadziało się. Długo czekać na wizytę nie musiałam, a bardzo zależało mi na pięknych paznokciach, na urlop. Ogólnie wizyta przebiegała super, pani miała rękawiczki, pochłaniacza brak. Kompletnie jestem w 100% pewna, że sterylny, gdyż jak przyszłam, wszystko leżało uszykowane w pudełeczku. Aha, czy narzędzia były sterylne, bo nie widziałaś, jak ona, ta stylistka. Czy ja to dałam? Tam. Nie widziałaś niestety, jak stylistka wyciąga narzędzia z pakietów sterylizacyjnych, bo już wszystko leżało. To jest ogromny błąd. To jest ogromny błąd ze strony stylistki, bo klient ma to widzieć. Jego to nie obchodzi, że ty to wcześniej zrobiłaś. I ciebie też to nie powinno. Ciebie to powinno obchodzić, żeby ten klient to widział. Bo inaczej, jak tego nie widzi, gdzieś się czymś zarazi, a potem obwini ciebie, że to u ciebie się zaraził. Bo nie widział klient, jak odpakowujesz narzędzia, dlatego jakim prawem on ma ci wierzyć, że ty używałaś tych narzędzi sterylnych. Co innego, moim zdaniem można postąpić tak, że czasami niektóre autoklawy mają opcję sterylizowania bez pakietów, ale wtedy te pierwsze otwarcie autoklawu z narzędziami, tylko tym setem dla tej jednej klientki, otwierasz przy niej, żeby ona widziała, że on był zabezpieczony. Ledwie się skończył cykl, widzimy to, tak? I jak się już otworzy, to już jest informacja, że drzwi otwarte, już jak zamkniesz, to już nie ma, że proces skończony, nie? Przynajmniej w moim tak jest. Więc widać, że proces się skończył i tu ledwie sterylne wyciągasz z tego autoklawu. No ale z drugiej strony są gorące jak pieron, więc... No ale czytajmy dalej. W pudełeczku wszystko czekało. Stawiam, że było tylko zdezynfekowane w myjce ultradźwiękowej, że raczej nie było wysterylizowane. Pilnik nowy, później dostałam go do domu. Z racji tego, że miały to być paznokcie na urlop, chciałam zaszaleć. I zaszalałam. Poprosiłam panią o fręcza, na co odpowiedziała: super, szybko pójdzie. Siedziałam półtora godziny, kosztowało mnie to około 90 zł. Nigdy więcej nie zapisałam się na wizytę u tej pani, jak możecie się domyśleć. No to zobaczmy. Wakacyjne fręcze, co chciałam? No dobra, neony fręcze, dobra. To mniej więcej coś takiego, może ze zmianą koloru. Chociaż to też jakoś super zrobione nie jest, bo jak popatrzyłem sobie na tego kciuka,
tutaj w tym miejscu, no to tak widać, że... No. No ale dobra, zobaczmy, co dostałaś, Agata. I w drugiej ręce... Nie, no to jest styl French 2000, nie? French 2000-2010. Nie, no to ładnie tam nałożony kolor, ale patrzcie tego kciuka. What the f***, nie? Co się to stało? Ten drugi kciuk wcale lepszy nie jest. Tu widzimy, że one są po prostu te kciuki wyróżnięte i raczej reszta pazurów też. Kulfony. To tak nie do końca wina stylistki, bo widać, że ona ma dość sporo estetyki w sobie, tylko ma... pracuje głupio, bo wszystkie stylistki powinny wiedzieć, to jest takie logiczne, że jak używamy produktów neonowych, to te produkty bardzo lubią pogrubiać, więc trzeba jakoś tak podziałać tym produktem, żeby to tam pokombinować, żeby było ładnie, żeby nie było właśnie tych glutów na czubkach, żeby nie było tych wypukłości, zwłaszcza na czubku wolnego brzega, gór i dolin, bo ten kciuk to jest jakiś naprawdę hicior, wręcz strasznie pogrubiony. No da się to wszystko zrobić troszkę inaczej. Zwłaszcza, że tu jeszcze został jakiś beżowy kolor nałożony, żeby nie było widać koloru płytki albo tych tam ewentualnych nierówności w kolorycie. Bez sensu, dlaczego nie użyć produktu od razu coverowego, jak już wiemy, że robimy wręcza. Dobrać produkt budujący do karnacji klientki i jechane, mniej roboty, lepszy efekt dużo. Ten wręcz to jest naprawdę bardzo słabo uśmiechnięty. No jest lekki dramat. Co chciałaś? W sumie dostałaś to, co chciałaś, bo ta inspiracja też dużo lepsza nie jest, no ale jest lepsza. W każdym razie, Agata, no współczuję i nie dziwię ci się w ogóle, że już tam nie wróciłaś, bo albo się ta stylistka tak fest a fest jeszcze uczy, albo się już przestała po prostu uczyć. Dobrze, ale lećmy dalej do kolejnej historii. Może będzie troszeczkę lepsza. Ja już tu specjalnie przygotowując się do odcinka, już ta, buźka już uśmiechnięta, że będzie fajnie. No na razie tak nie do końca, ale jeszcze jest szansa, jeszcze kilka osób przed nami.